Zabójstwo austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku, po którym Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, było pretekstem do wybuchu I wojny światowej. W odpowiedzi na mobilizację armii rosyjskiej Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji i jej sojuszniczce Francji. Po ataku niemieckim na neutralną Belgię do wojny włączyła się Wielka Brytania. 6 sierpnia 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosji. Już początek wojny przyniósł dla Częstochowy zapowiedź zmian. Rosjanie, będący tutaj od wybuchu powstania styczniowego, w obliczu nadciągającego konfliktu, wprowadzili 31 lipca 1914 roku stan wojenny w Częstochowie i całej gubernii piotrkowskiej. Natomiast 3 sierpnia wojska rosyjskie opuściły miasto, ewakuując policję, urzędników, a nawet lekarzy. Nastąpiła zmiana warty. Okupację przejęły wojska pruskie. Dla mieszkańców Częstochowy nie była to zmiana na lepsze. Nowy okupant pokazał swe okrucieństwo już kilka dni później. Padły strzały z okien kościoła pod wezwaniem świętej Barbary, a mieszkańcy miasta stali się ofiarami samosądów, dokonanych w odwecie za rzekomy atak na Niemców. Taki akt bestialstwa nie mógł pozostać bez echa. Prasa wyraziła zdecydowane oburzenie, a w następnym dniu przerwały pracę częstochowskie fabryki.